Ponad 100 szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego zostanie objętych nowym regionalnym programem Dziecięca Piłka Ręczna, który ma promować tę dyscyplinę oraz rozwój fizyczny wśród najmłodszych. Organizatorami rocznego pilotażu w tym zakresie są Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Nasze województwo, nasze miasto jest stolicą europejskiej, nawet światowej piłki ręcznej. Dlatego chcemy wykorzystać tą sytuację do popularyzowania z jednej strony gry w piłkę ręczną, ale przede wszystkim chcielibyśmy spowodować, żeby aktywność ruchowa naszych dzieci wzrosła. Badania pokazują, że 1/3 dzieci uznaje zajęcia z WF-u za nieinteresujące, tak? I najchętniej nie brałyby w nich udziału. To jest dramatyczny wskaźnik. Te wskaźniki sprawności w postaci czasu, w jakim przebiegamy kilometr, dystans kilometra, pokazują też, że w ciągu 10 lat biegniemy o 15 sekund dłużej. Także generalnie musimy coś z tym zrobić i ten program ma właśnie podnieść atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego. Jako województwo przekażemy po jednym zestawie startowym do street handballu do szkoły wskazanej przez gminę. Nauczyciele klas 1-3, a także nauczyciele wychowania fizycznego będą brali udział w szkoleniach, które przygotują ich do prowadzenia zajęć z tej dyscypliny sportu. Z każdej gminy jedna szkoła wyznaczona przez organ prowadzący i z każdej szkoły dwóch nauczycieli, a mianowicie nauczyciel, który uczy w klasach 1-3, jak i również nauczyciel wychowania fizycznego. To będzie takie połączenie ulicznej piłki ręcznej. My nazwaliśmy to Dziecięca Piłka Ręczna. Boisko będzie 10 na 20 metrów, zespoły, jedna bramka będzie, zespoły będą 5-osobowe, bezkontaktowa, bez kozłowania. Sprzęt będzie taki, że nie zrobi krzywdy naszym maluchom, no bo to dzieciaczki będą 9-10 lat. Albo 8, 7. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 100 tysięcy złotych jako pierwsza kwota, która posłuży na zakup tych zestawów. Ich pewnie będzie gdzieś około 110, szacujemy. To ma być zaczyn taki, jak kiedyś realizowaliśmy projekt z tablicami interaktywnymi, kiedy kupowaliśmy po jednym zestawie na start. Jego wartość jest nieznacząca w sensie finansowym, ale mam nadzieję, tutaj w sukurs przyjdą nam samorządowcy, którzy dokupią kolejne zestawy. Ważne, że mamy partnera w postaci Vive Tauron Kielce. Pewnie zaprosimy zawodników, żeby odwiedzać niektóre turnieje, popularyzować ruch, aktywność sportową i generalnie zachęcać do zdrowego trybu życia. Nasi zawodnicy pojawiają się w szkołach na godzinach czy WF-u, czy może nawet poza godzinami, kiedyś były SKS, które gdzieś tam w którymś momencie nasi zawodnicy biorą udział w takich, jeżdżą po regionie i nie tylko po regionie, ale nawet i po Polsce, po szkołach i promują też tą dyscyplinę poprzez właśnie różne spotkania, prowadzenie zajęć nawet nieraz na WF-u w szkołach. No, żeby dodatkowo zachęcić właśnie młodzież do gry, a przy okazji młodzież ma możliwość spotkania się z tymi gwiazdami, które na co dzień występują w klubie sportowym Vive Tauron Kielc. Program Dziecięca Piłka Ręczna zakończyć ma międzyszkolny turniej wojewódzki w czerwcu przyszłego roku.